Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na czytaniu na kolejny tydzień. Cudownie, że jesteście, że wracacie. Bardzo mnie to cieszy, motywuje. Dodaje mi to dużo inspiracji. Fantastycznie. Kochani, pamiętajmy wszyscy, że są to czytania ogólne, więc bierzmy to, co rezonuje, a to, co nie rezonuje, zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne. Oczywiście pamiętajmy zawsze, że nagrywam w systemie otwartym, czyli możecie tutaj poszukiwać informacji. Każdy z nas może dowolnie ze swojego kosmogramu, nie tylko ze Słońca, Księżyca czy Ascendentu, ale jeśli czujesz, aby sprawdzić informacje w Twoim kosmogramie, na przykład w znaku Barana, bo masz w Uranie albo połączone z Plutonem czy z Merkurem, jakakolwiek planeta, szukaj, buszuj. Jeżeli czujesz, te informacje są tu dla Ciebie, jak najbardziej zapraszam serdecznie. Zapraszam Was też na nowy kanał Tarot i Oracle. Jeżeli ktoś ma ochotę uczyć się tarota, posłuchać o wahadle, czy zobaczyć jakąś recenzję kart, zapraszam serdecznie. A teraz, kochani, zaczynajmy już horoskop na ten tydzień. Zapraszam. Witajcie, kochani, witam Was na czytaniu na kolejny tydzień. Witam wszystkie osoby spod znaku bliźniąt. Zobaczmy, co tu dla bliźniąt w tym czasie się szykuje. Bliźnięta. O, dwie karty mamy. Wow. Czuję, kochani, że w tym czasie, bo tu jeszcze na dole nam wyskoczyła karta Sanctuary, czyli poszukiwanie takiego swojego miejsca. No właśnie. Czy to na ziemi, czy to takiego swojego sanktuarium, czyli czym to dla Ciebie jest? Wszystko zależy, czym to dla Ciebie jest to sanktuarium. Czy to jest Twój dom, czy to jest Twoje miejsce, gdzie możesz odpocząć, czy to jest Twoje miejsce, gdzie możesz poczuć się w pełni? Dla każdego to będzie oczywiście znaczyło coś innego. Natomiast tutaj, kochani, bardzo ciekawe Transcending i Prosperity, czyli i mamy Pegaza i Pszczółkę, zobaczcie. Oba skrzydlate zwierzątka. Jedno mityczne, drugie nasze, ziemskie. Piątka i 28. Czuję, że jest to jakaś jakby brama energetyczna się otwiera dla bliźniąt w tym czasie, żeby odmienić swoje życie, żeby wznieść swoje życie, żeby zrobić coś z tym swoim życiem, żeby zaznać właśnie prosperity, czyli tego dobrobytu, dobrostanu, tego poczucia, że jest cudownie, że jest wszystko, czego pragniesz. No właśnie, ale czy robisz coś w tym kierunku, bliźniaku kochany, żeby mieć to wszystko, czego pragniesz, żeby tak ci się wszystko ułożyło, jak pragniesz? Czy działasz w tym kierunku, czy coś w tym kierunku robisz? Tu mamy 28, dwójka to jest białe, czarne, prawda? Dualność tego świata. To jest też umiejętność działania w relacjach, w związkach. Ósemka to jest siła, to jest moc, ale to są też blokady. To jest moc, którą można wykorzystywać w piękny sposób, albo moc, którą można wykorzystywać w okrutny sposób. No właśnie. Wow. Bardzo takie głębokie na początku poczułam tutaj przesłanie dla wszystkich bliźniąt. Wow, no zobaczcie, 10 pentakli. Czyli dom, prawda? Czyli to bezpieczeństwo, czyli ta opoka, czyli gdzie czujesz się szczęśliwa, gdzie czujesz się szczęśliwy. I królowa kielichów przy tym, zobaczcie, jak to pięknie tutaj jest, jak to pięknie tu jest ukazane. Dobra, zobaczmy dalej. Dla bliźniąt. Bliźnięta w tym czasie. Mak, cudnie. Wow, karta Słońca.
coraz piękniej. Ta karta Transcending i 28 z Pegazem, ona mi się kojarzy z magią, dlatego że 1, prawda? To jak dodasz, dodać 8, to jest 10, a to jest 1. I w ogóle ta wibracja 28 to jest dla mnie taka właśnie magiczna, transcendentalna brama energetyczna, która umożliwia nam przemieszczenie się, pójście w innym kierunku, ale maga mamy, czyli ty musisz wykonać działania, które doprowadzą cię do tej bramy i które pomogą ci przejść dalej w twoim życiu. Bez znaczenia, co chcesz zrobić, czy chodzi tobie o to, żeby twój status finansowy się zmienił, żeby było lepiej finansowo, czy żeby poczucie bezpieczeństwa było większe, czy pragniesz lepszego związku, czy pragniesz lepszego porozumienia z sobą, z kimś, lepszej pracy. Ja czuję, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki tutaj, ale to samo nie przyjdzie. Wszyscy ci, którzy czekają, aż samo spadnie z nieba, no to będą czekać w nieskończoność, bo samo nie spadnie z nieba. Zobaczcie, pięć buław, o to trzeba zawalczyć. Trzeba się tu stawić do tego życia, stanąć nim w oko i zadziałać, ale nie wymuszając na innych tego, co chcemy. Tylko działając w sposób mądry, przemyślany, dający takie poczucie właśnie bezpieczeństwa nie tylko tobie, ale też innym, z uszanowaniem potrzeb swoich, ale też innych. Oczywiście, że to jest długi i skomplikowany temat i każdy ma swoją historię jeszcze w tym wszystkim. No właśnie. I ta historia różnie wygląda u różnych osób. Jednak wiecie, co łączy wszystkie osoby, które do mnie dzwonią? Tak powiedziałabym, no może nie wszystkie, wszystkie, ale tak 90 kilka procent osób, które do mnie dzwonią, każda większość, może znakomita większość, mówi, że to, co przeżyła ta osoba, tak dużo i tyle bólu i tyle krzywdy, to nie ma szans, żeby kto inny przeżył. I każdy z was to mówi do mnie, kochani. I wiecie, co po tych wielu, 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 wielu czytaniach i spotkaniach indywidualnych do mnie dotarło? Że każdy z nas czuje, że przeżył okropności w swoim życiu, które przeżył. I każdemu z nas wydaje się, że to jest najgorsze, co może przeżyć. Ale wiecie, co wam powiem? Później słyszę kolejne osoby i kolejne, i kolejne, i kolejne. I uświadamiam sobie, jak wiele jeszcze okropieństw można przeżyć. I potem sobie myślę tak, jaka jestem wdzięczna i szczęśliwa, że tak naprawdę przeżyłam tylko tyle tych okropieństw w moim życiu, ile przeżyłam. Bo mogło być gorzej. Bo mogło być trudniej. Bo okoliczności mogły być jeszcze trudniejsze, jeszcze okropniejsze. Jak się spojrzy z tej strony na to wszystko, to wiecie co? To nagle można właśnie poczuć tą wdzięczność za to, że przeżyło się tylko tyle. I ja czuję, że to jest taka właśnie, to jest taka płaszczyzna, z której można budować szczęśliwe życie. Bo jeżeli patrzymy na życie w taki sposób, że strasznie dużo bólu, że krzywdy, że żalu, że rozczarowania, to wtedy całe życie można przeżyć w taki sposób. Ale nigdy wtedy nie przejdzie się przez tą bramę transcendentalną do dobrobytu, do radości, do szczęścia, bo sami się blokujemy wtedy na tym nieszczęściu, na tym smutku, na tym żalu i na tym bólu. I tak się zastanawiam właśnie, czemu tak robimy? Bo to my sami sobie to robimy, kochani. Nikt nam tego nie robi. Skupiając się na tym, co było, skupiając się na tej krzywdzie, skupiając się na tym bólu i w kółko, i w kółko, i w kółko to odtwarzając w głowie. Jak taki koszmarny, piekielny labirynt umysłu, który non-stop nas wraca do tych okropieństw, które się stały i wyolbrzymia to, prawda? W nieskończoność.
Ja moją pracę, kochani, traktuję jak jakieś ogromne błogosławieństwo, które przychodzicie do mnie wszyscy, opowiadacie o tych różnych rzeczach i ja sobie uświadamiam, jak życie potrafi być jeszcze bardziej okrutne. Dlatego, czy nie lepiej wyciągać siłę z tego, co było, w znaczeniu mądrość, w znaczeniu wiedzieć już na zasadzie, coś się stało okropnego, już teraz wiem, że wolę omijać takich ludzi, wolę omijać takie sytuacje, wolę omijać takie miejsca, prawda? Mądrość wyciągać z tego, po prostu mądrość, która daje siłę. Tak czuję, wiecie, że tak, że to dla nas jest ważny tydzień pod tym względem właśnie, że ta brama energetyczna jest dla każdego, kto uwolni się od tego bólu przeszłości i od tego poczucia właśnie takiego bycia pokrzywdzonym, bycia poturbowanym, bo im dłużej będziemy trzymać się tego bólu i tej krzywdy, tym dłużej będziemy siedzieć w tym bólu i w tej krzywdzie, a przecież zasługujemy na to, żeby przeżyć szczęście. Każdy z nas zasługuje, i ty, i ty, i ty, i ja, i ty też. No, wszyscy na to zasługujemy, żeby być szczęśliwymi, żeby to słoneczko dla nas zaświeciło. Pozwólmy sobie na to. Zostawmy już ten żal, ból, przykrości, krzywdy, bo albo będziemy wokół tego się kręcić i cały czas cierpieć, albo to po prostu zostawimy. To tak jakby nosić na plecach cały czas jakąś kurtkę, która jest pospinana szpilkami i te szpilki cały czas kują. A tu trzeba ściągnąć tą kłującą kurtkę szpilkami i założyć coś przyjemnego, coś miękkiego. Czyli po prostu wyrzućmy te wszystkie szpile, które nam wbijano przez lata, bo to my je teraz zatrzymujemy w sobie. Jejku, ale tydzień, wow, ale czytanie też, wow. No ja mam, kochani, znak bliźniąt w Jowiszu, więc wow, no. Czuję, że bardzo refleksyjny tydzień, bardzo... Dwie ścieżki tu czuję, wiecie? Dla tych, którzy postanawiają zmienić to życie, przestać tak walczyć, udowadniać, wyrywać, wytargiwać, zacząć inaczej funkcjonować. I druga grupa, która zostaje w tym bólu i cierpieniu i mówi, ale ja nie potrafię, ale ja nie umiem, ale tego było za dużo. Może te osoby jeszcze nie są gotowe, żeby zostawić ten ból za sobą i żyć szczęśliwym życiem. Bo żeby żyć szczęśliwym życiem, trzeba zostawić ten ciężar. No właśnie. No dobra. Kochani, jakby tu był jakiś bliźniaczek, który jest nowy na kanale, witamy cię serdecznie. I tu po tej stronie zawsze stosik, gdzie biorę trzy karty i tu musisz odnaleźć się ze swoim życiem. Zastanów się, czy to już się u ciebie stało, czy się teraz dzieje, a może tego nie rozpoznasz, może przyjść do ciebie. Pamiętaj, nie musi, bo to jest czytanie ogólne. I co? Mamy rydwan, as buław i rycerza buław. Wow! Szaleństwo. Wszystko rusza z kopyta. Ale warunek. Działasz, wyznaczasz kierunek i współpracujesz. Ogarniasz chaos, który tutaj jest do ogarnięcia, żeby poukładać rzeczy i sprawy w swoim życiu i przede wszystkim zostawić ze sobą wszystko to, co jest ci krzywdą właśnie. Determinacja tu jest potrzebna, kochani, żeby zostawić całą krzywdę, zobaczcie, o tym mówię, o tym tu mówię. Nie biorę tego, ja czuję, że to była tylko dla nas informacja. Dobra, dopytajmy, królowa kielichów i 10 pentakli dla bliźniąt, rycerz kielichów, ok. Słoneczko, król mieczy i mag, mag dla bliźniąt. Siedem mieczy,
Ale rozumiem, całkowicie rozumiem, bo no właśnie, siedem mieczy to jest to, kiedy sami sabotujemy sobie swoje życie i kompletnie sobie nie uświadamiamy, kiedy wydaje nam się, że to inni nam szkodzą, podczas gdy to my sami sobie szkodzimy często. Kiedy patrzymy na coś albo na kogoś, widząc pozorną prawdę i pozwalamy sobie wierzyć w tą pozorną prawdę, zamiast poszukać głębiej, zamiast stawić się tu do konwersacji, zamiast poznać całą prawdę na ten temat. Zobaczcie, jak tu pięknie na końcu jest pokazane, że jak zadziałamy, prawda? Mamy rycerza buław i tu jest, czekajcie, muszę przesunąć troszkę. O, zobaczcie, cesarzowa nam się pojawiła. Czyli jak zadziałamy właściwie z determinacją, podchodząc właściwie do tych wszystkich rzeczy, i tak to słowo właściwe jest kluczowym słowem tu, wówczas cesarzowa, czyli znowu dobrobyt, radość, szczęście, spełnienie. Ale ja zawsze mówię, kochani, że ta radość, to spełnienie, to nie przychodzi samo, to nie przylatuje do nas na skrzydełkach. To jest uczucie, emocja, nad którym znowu my musimy popracować. Zamiast skupiać się na ciężkich rzeczach, przykrościach z przeszłości, skupić się na tym, co jest piękne w naszym życiu, co jest fantastyczne w naszym życiu. A jeżeli powiesz, że nic nie jest, no to kto ci to życie zgotował takim, jakim jest? Kto podjął te wszystkie decyzje? Kto cię wsadził do tego życia, w to miejsce, w którym jesteś teraz? Czy ktoś to zrobił? Czy może ty osobiście jesteś osobą odpowiedzialną za te wszystkie decyzje, wybory? I nie mów, że cię ktoś zmusił, że cię ktoś tu wepchnął. Bo każdy z nas podejmuje decyzje i każdej chwili możemy powiedzieć nie. Oczywiście to wymaga siły, to wymaga odwagi, to wymaga determinacji, prawda? Żeby coś zmienić, żeby wprowadzić nowość, żeby wprowadzić coś innego, żeby pójść w nowym kierunku i żeby w końcu było tak, jak chcesz, żeby było. Żeby w końcu móc powiedzieć, wow, moje życie jest cudowne, piękne, wyjątkowe, przepełnione fantastycznymi sytuacjami, wydarzeniami, ludźmi. Czy jesteś w stanie coś takiego powiedzieć już dzisiaj? No właśnie, ilu z nas jest? Ilu z nas, kochani, wylądowało w życiu, którego nie chce? Z różnych względów. Dlaczego tu siedzimy? Dlaczego pozwalamy na to? Dlaczego nie ruszymy do przodu? Czy mamy tysiące wymówek? Czy to z lęku, ze strachu? Każdy z nas ma pewnie inny. Każdy z nas ma inną historię, inaczej by tutaj wypowiedział się na ten temat, prawda? Dobra, idźmy dalej. W relacjach miłości tutaj, w związkach, coś się tu dzieje, kochani. Oj, przybywa jakiś wracacz i prosi, i błaga, i wymyśla, złote góry obiecuje. Ale ja tu nie czuję, żeby bliźniaczek przyjmował. No, bo bliźniaczek tutaj czuje, że to trochę łobuz, trochę łachudra. Bo z jakiegoś powodu ta osoba dostała kiedyś ten wilczy list i bliźniaczek pogonił osobę, prawda? Która teraz wraca. Mówi, że się zmieniła, że przeszła przemianę, odmianę. No może, ale skąd te siedem mieczy tutaj wtedy? Oczywiście pamiętajcie, czytanie ogólne, nie można tego absolutnie generalizować dla każdego. Ale ja tu czuję, że większość bliźniąt, szczególnie tych, które miały dobre argumenty i powody, żeby zostawić tego kogoś ze sobą i tą relację i ten związek, to tutaj będziecie chciały pozostać w tym. Natomiast jeżeli jest tu ktoś, kto tęsknił, marzył o tym momencie, no to może się tu ucieszysz. Ale zastanów się, czy chcesz w to inwestować uczucia, emocje, czy to jest twoja bezpieczna, stabilna opoka, czy to jest ta twoja bezpieczna przystań, czy czujesz się tam właśnie osobą zadbaną, zatroszczoną, kochaną, docenianą, czy czujesz tam poczucie bezpieczeństwa,
czy możecie o wszystkim rozmawiać? Czy czujesz się z tym kimś jak w domu? Tak. Bardzo refleksyjne to czytanie, powiem wam. Bardzo refleksyjne. Mamy coffin, czyli tu ewidentnie jakieś zakończenie, które będzie prowadziło do nowego początku. Zobaczcie, tu są jakby zakończenia, a tutaj jakby nowy początek, prawda? Ale znowu tu trzeba sobie na to pozwolić. Zastanowić się, czego ja chcę, z kim ja chcę być, gdzie ja chcę być, czemu ja to robię, czemu tak, a nie inaczej postępuję, czemu się trzymam takiego życia, a nie innego. Czy to jest życie, o jakim zawsze marzyłam, czy marzyłem, prawda? A może marzy mi się coś innego, może chcę działać w innych obszarach, może chcę zacząć coś gdzieś, gdzie mnie jeszcze nie było, bo tu czuję, że ktoś może będzie się chciał przeprowadzić, wynieść, wyprowadzić w innym kierunku, zmienić pracę, zmienić miejsce zamieszkania, właśnie nawet kraj tutaj czuję, że ktoś będzie chciał zmienić. Dobra, zobaczmy dalej. Prawda ukryta. Ktoś tutaj wie, że zawinił, ale obwinił ciebie. Ja tutaj czuję. Dobra. Ktoś ma nadzieję, że kiedyś wybaczysz tej osobie. Ja tu czuję, że ktoś stracił pracę, bo ktoś inny był nieuczciwy i zrzucił winę na ciebie. I ten ktoś ma nadzieję, że tej osobie wybaczysz. Nie reaguje, kiedy ludzie o tobie mówią i ktoś tu przysyła wam wyznanie miłości. Ktoś tu kocha bliźniaczka. Czyli będzie tu też jakiś happy ending. Albo przynajmniej love story na pewno. Natomiast sprawdź intencje tej osoby, bo jednak zobacz, gdzie ja to położyłam. Już tak się ucieszyłam, że tu dla kogoś będzie szczęśliwe zakończenie, ale tu widzę, że... No właśnie, zobaczcie, uczucia, emocje, obietnice, złote góry. Ty się zastanawiasz, co masz zrobić. Cieszysz się z jednej strony, z drugiej takie jakieś tutaj... Czuję zawahanie. Mam w to inwestować, czy nie? Pięć buław. Wewnętrzna rozterka, prawda? Ktoś ci mówi, kocham cię. Ale wyczuwasz tu chłód. Czy ta osoba ma... dobre intencje, czy jest uczciwa, czy może coś kombinuje, bo tam mamy maga pod spodem, a mag dla mnie to jest zawsze ktoś taki, kto jest bardzo kreatywny, prawda? Więc potrafi też stworzyć to, co chce stworzyć. Uważajcie w pracy, kochani, żeby nie angażować się w jakieś emocjonalne sytuacje, które będą wam odbierać siłę, bo możecie wtedy sobie napytać jakieś biedy. Czuję tu jakieś wtedy pomyłki, które prowadzą do nieprzyjemnych konsekwencji, więc skupcie się mocno w pracy. No w pracy by się przydało, jak idziecie do pracy, zostawić ze sobą życie prywatne i wszystkie kwestie emocjonalne. A jeżeli jest jakaś osoba w pracy, która sprawia, że ciężko się wam jest skupić, no to tu może tą kwestię trzeba by jakoś rozwiązać. To już ty wiesz najlepiej, co możesz z tym zrobić w danym momencie, prawda? Czytanie ogólne, wiadomo, nie będę tu mówić wszystkich możliwych sytuacji, bo to by trwało nam za długo. W każdym razie czuję, kochani, że jak zadziałamy właściwie, podejmiemy właściwe decyzje. Ja wiem, co to znaczy właściwie, prawda? Zapytacie, ale znowu dla każdego to będzie coś innego. Tak. Zdecydowanie tydzień zmian, tydzień transformacji, tydzień przejścia, przemiany. Ale jedynie wtedy, kiedy sobie na to pozwolimy. Komuś się oczy otworzą, komuś klapki z oczu spadną, ktoś postanowi iść dalej, ktoś postanowi zostać, ktoś postanowi jeszcze spróbować, ktoś postanowi wycelować w nowym kierunku i pójść w nowym kierunku, całkowicie i zupełnie odmieniając swoje życie. Ktoś postanowi skupić się na własnej karierze, na rozwoju, na sukcesach. Tak, może własna działalność, może nowy kierunek, może inna działalność. No dużo tutaj czuję, słuchajcie, aż tak dużo czuję. Tak.
dużo możliwości w tym tygodniu, ale jednocześnie będzie się dużo działo i może to być odebrane przez nas jako chaos, więc trzeba będzie uporządkować kwestie jeden krok po drugim. Nie staraj się robić wszystkiego od razu. Krok za krokiem. Priorytety układaj sobie, ustawiaj i jedna rzecz po drugiej, jedna rzecz po drugiej. Tak jest. No dobrze, kochani, życzę nam, żeby ten tydzień jakoś pięknie się rozwinął. Jeszcze zróbmy sobie mini wybierz kartę, gdzie możemy zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy trzy możliwości. Jeden, dwa, trzy. Jedyneczka. Mamy nie. Numer dwa. Idealny moment. I numer trzy. Mamy tak. Dobrze, tyle bliźnięta kochane. Utulam Was mocno i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.